Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro 2 Riptos Rage i mała synchronizacja. Dół, góra, dół, góra, dół, góra, dół, góra. Dobra, jest. Znowu mam, kurwa, nie chcę z tym gadać. Znowu wykorzystuję ten sam sposób co w Sonicu 4, czyli że mikrofon mam między kolanami. Do niego rozmawiam, żeby była dobra jakość i dodatkowo jeszcze, co dodatkowo jeszcze? Dodatkowo jeszcze mam wyłączony dźwięk, więc jedyne co będę mógł odczytywać to napisy. Więc moja reakcja na to co mówią nie będzie od razu tak, aha, tu już byliśmy. No to okej, dzisiaj będziemy robić poziom o nazwie Colossus, więc będzie bardzo fajnie. Mam nadzieję w każdym razie, że nie będzie bardzo fajnie, to będzie mi smutno. Więc wiecie. Myk. I myk. Ale robię to, jeżeli chodzi z mikrofonem między kolanami, to tylko po to robię, żebym mógł odszumić i żeby była dobra jakość wtedy mikrofonu. Tak, mógłbym używać headsetu i mikrofon z headsetu, ale sądzę, że nie jest jego jakość dostatecznie dobra. No tak, można powiedzieć, że jestem perfekcjonistą i nie cierpię, jak coś takiego jest. No i tak, można powiedzieć, że tutaj dają ci mnichowie kozła ofiarnego, który nie jest kozłem ofiarnym. No. Więc to jest Colossus. Głównie się tutaj cechuje tym, że są tu klimaty mnichów i różne takie overpowered moce psychiczne, więc głównie tu mówią, że Yeti jest tutaj ich głównym wrogiem i nie znaczy to, że będziemy mieli mini bossa. On po prostu mówi, że udało im się zamknąć tego Yetiego w jakimś pomieszczeniu i żeby nie rozwalił budynku, w którym jest, by uciec, po prostu dają mu pokarm, żeby się uspokajał. I głównie na tym polega cała historia tego świata. Oni, ci michowie, bracia, michowie w takim razie, używają swoich psychicznych mocy, żeby nam otwierać różne takie przejścia. Więc jest coś w klimatach moich. To znaczy, no cała gra opiera się na klimacie fantasy, bo kierujemy smokiem, ale bądź co bądź, temat magii to tutaj jest niezbyt taki powszechny. No poza tymi portalami, które dają nam super duper umiejętności. Ale muzyka jest też świetna. Jest taka, jak są michowie i tam różne takie modlitwy śpiewają czy coś, to tu jest taki sam efekt, tylko że lepszy. Tu się dostaniemy przez czytowanie, bo tak, chociaż właśnie i tak tu się dostaniemy. Nie wiem, po co to zrobimy, bo i tak musimy sobie otworzyć drzwi. Nie, chyba tam nie ma tych kryształów, ale bądź co bądź tak trzeba. No. Kto potrzebuje klucza, jeżeli można coś opuścić i mamy dzięki temu windę. Znaczy, widzisz, to się podniosło. Już przez chwilę wydawało mi się, że on po prostu opuścił cały poziom dalszy. Ale tu. Tak. I ona dopiero teraz nam mówi, że jaki można tylko pokonać przez nasz ogień. Ogień z bram piekieł. Jej. No ja. Dobra. Później ja na serio nie chcę mi się cały czas zatrzymywać i tłumaczyć wam, co ona mówi. Ona po prostu nam tutaj mówiła, że dopiero teraz nam tłumaczyła, że dusze trzeba zbierać, żeby odblokować te portale. Ja zaprezentowałem już wam chyba w poprzednim świecie, tak by the way. Tutaj od razu zbiorę kryształy, pewnie później będę się głowił, gdzie ja zostawiłem je. Tak, jestem aż takim idiotą, że nie pamiętam, że tutaj były kryształy. Wiesz, właśnie mógłbym użyć tego właściwie, ale zawsze o tym zapominam.
to jest trochę idiotyczne z mojej strony, ale... Ale przynajmniej taki jest efekt tego, że lubicie oglądać moje filmy. Jeżeli lubicie, ja nie wypowiadam się za was, czy lubicie, czy nie. No właściwie jakbyście nie lubili, to byście nie oglądali, więc trochę takie idiotyczne pytanie, okej. Dobra, zobacz co potrafię, to ja wykorzystam to co potrafisz, żeby to dziwnie zabrzmiało, okej. I przepraszam, że ogólnie tak Spyro się najrzadziej pokazuje z tych wszystkich części, let's play, przepraszam. Nie wiem właściwie czemu tak jest. Nie wiem czemu, jakoś cały czas zapominał o tym Spyro. Nie chce mi się z tobą gadać, więc nie będę z tobą gadał. I dzięki temu zaoszczędzę plus 5 minut na let's play, dzięki czemu będę mógł może i nawet zrobić kolejny świat. Ja mam 6 minut i prawie skończyliśmy poziom. A, to może się wyrobimy. Już tak do 12 minut zajmie nam ten świat i wyrobimy się z następnym światem. Właściwie zostało nam tylko, pomijając Speedway, to będzie... Właściwie tylko dwa światy nam zostało do pierwszego bossa. Więc... Dobra, ale teoretycznie zakończmy ten poziom. Zróbmy tak, żeby na Yetiego spadło coś. To jest właściwie idiotyczne, dlaczego oni tak nie mogli zrobić, żeby się wnerwił. Po prostu, żeby właściwie się sam zabił. Nie no, to jest po prostu idiotyczne. I guess he was all bark. Anyway, no. I was just guarding our sacred talisman to make sure he didn't eat it. Tak. On tylko ten pilnował ich talizmanu, żeby Yeti tego nie zjadł. Może to tak brzmi idiotycznie. No mam nadzieję, że tylko, że ten mikrofon nie wypadnie mi z kolan, bo... No, dosyć będziecie mieli głośno wtedy. Bo ja tego nie zapomnę. Wyciąć. Dobra, tu jest myk. Moc sprężyny robi tak, że no, wybijamy się fez wysoko. Fez, hehe. Ale tak a propos feza, to... po zakończeniu modi Nany albo Lego Indiana Jones. Nie, po Lego... jest kangurek K.O. Kangurka K.O. wtedy będę robił. Po modi Inanie będzie Let's Play z Feza na PS3. Więc mam nadzieję, że znacie tą grę. Jak nie znacie, to poznacie. Ale się zrymowało. Ale fajnie. No i no, będziemy tam dosłownie 100%ować grę. Może poza jednym sekretem, który może mi zająć troszkę długo. Ale bądź co bądź, będę starał się to 100%ować. Lepiej przejdziemy normalnie grę, później już na 201%. Tak, w tej grze jest bodajże 201 i po przecinku ileś tam procent. Dobra, to sobie robimy, zaraz będziemy robić orby, spokojnie. W tym świecie są 3. Więc zaraz zaczniemy robić ten najłatwiejszy, moim zdaniem. Najbardziej ulubiony z dzieciństwa. Ja ten... ja zdobywanie tego orba bardzo dobrze pamiętam, bo strasznie lubiłem tę minigierkę. Dobra, to jest nasz znajomy profesorek. Pozwolę, czy to sobie wymieniło. Kryształy te tutaj. Okej. Elo, profesor. No, wystraszył się jakiś tam... Spirit, jak to się mówiło po polsku? Spirit dusza, jakaś zła dusza, demona, prawdopodobnie. Tak, evil spirit. Ale trafiłem. Więc tak. Alcohol test? Dobra, myślałem, że już coś skrzeniłem. Więc tak. Ta zła dusza wchłoniła się do wszystkich 10 statu tych mnichów. I musimy ogniem ich z tego wybawiać, prawdopodobnie jest im po prostu za gorąco. To jest bądź co bądź ze złota, więc... Nie ma się jak w wielu stopniach Celsjusza stapia się złoto. Tak wiem. Nie uważałem na chemii. Nie na chemii czy na fizyce? Na chemii, bo złoto to pierwiastek bądź co bądź.
O, kącik edukacyjny. Chyba tu chyba powinna być jedna statua, albo nie. Jednak nie było. Ile mamy tych? Już? Ej, jak to się robiło, żeby... A, 5 na 10, więc jeszcze 5. Brawo, Pixel, umiesz matematykę. Demol. Dobra. I właściwie od Spyro nie wiem, czy będę miał przerwę tak samo od Ratcheta, jak od Ratcheta i Clanka. Bo Spyro akurat jest taką grą, którą bardzo mi się przyjemnie robi i niezbyt właściwie potrzebuje przerwy. Do Spyro 3 to tylko bym potrzebował przerwy na nerwy. Więc to chyba już w trakcie SP-a bym musiał wyjaśniać, że potrzebowałbym przerwy. Tu sobie wskoczymy, bo nie jestem taki jak... Dobra, dobra, bez łaski, tak sobie zrobię. O, to jest sposób. Cofnij tu. Aha, już pamiętam, gdzie jest jeden. Dobra. Tu sobie zbierzemy kryształy i będziemy mieli chyba 100%, jeżeli chodzi o kryształy. Znaczy tego nie jestem pewien. Tu są dwa kolejne orby, czyli gra w hokeja. Najbardziej popularny sport bodajże w Kanadzie, w Rosji. No okej. Okay. Nie. Nie czepiam się tego. Znaczy ja za grosz nie rozumiem hokeja, ale jak ktoś rozumie, to spoko. Podziwiam w takim razie. Powiedzmy jak piłkę nożną. Znaczy jak ktoś rozumie piłkę nożną, to nie podziwiam, ale... Dobra, jest 9 na 10. Gdzie jest ostatni? Aha, już sobie przypomniałem. On będzie w tej świątyni całej. Chyba. Nie, tak, nie, tak, nie. 50-50. No i będzie, no. Ja nie wiem. Ja miałbym nie wiedzieć. No i tada. I teleportacja. Jej, dobrze się sprawiliśmy i... Przestraszyliśmy. Złe dusza. Dobra. No i profesorek pożyczył orba ze świątyni i teraz nam go dał. Więc jej mamy 10 orbów i teraz możemy iść do minigierki hokejowej. Nie wiem, brakuje kryształów. 9. Tu ja zostawiłem te kryształy. Chwila. Jestem idiotem. No, a wcześniej tego nie było. Tu będą. Nie, najpierw wystuprocentujemy kryształy, a później dopiero będziemy stuprocentować, będziemy orby procentować. Nie chcę mi się tam wracać. Czy da się tu jakoś wejść? Chyba nie, więc po prostu będziemy musieli przejść tutaj. Legalnie. Mówcie sobie jak chcecie. O! Kaszelek. Ej, seriously. Co ja pomyliłem? Kurde. Byłem blisko. O, jest. Tutaj? Nie. Co chodzi? Tutaj. Dobra, jest 400 na 400. Więc możemy teraz lecieć. Czmychnąć. Mówcie sobie jak chcecie. Oła. Inna wada tego mojego sposobu śmiesznego jest taka, że strasznie potem kręgosłup boli. Więc kiedyś trzeba sobie wreszcie... A, zresztą chyba tak mogę. Jakoś mnie głośno słychać? Można mi słuchać? Nie no. Chyba w końcu trzeba będzie sobie kupić jakiś porządny statyw albo coś w tym stylu. Albo zainwestować w jakiś porządny headset. By się przydało. Dobra, myk. Przymknąłem. Tak.
Może do Speedrunu się nie nadaje ze Spyro, ale bądź co bądź, jest fajnie. Dobra, więc teraz będziemy mogli... No. Tak, hokej spokojnym sportem. Tak, więc tak, mamy 2 minuty, żeby zdobyć 5 goli do bramki. No i oby się to udało. Więc u nas nie ma goli, to znaczy, że jak do nas wpadnie, no właśnie, to nie tracimy nic. Naszym jedynym zadaniem jest to, żeby trafić do bramki przeciwnika. I to jest bardzo łatwy sposób, wystarczy dać na najbardziej na lewą lub prawą stronę naszego tutaj, prawda, bramkarza. A później wystrzelić zupełnie przeciwnie, co jest bardzo proste, bądź co bądź. To znaczy, pod kątem to jest może i być trudniejsze, ale w końcu można się przyzwyczaić. I w ogóle taka jedna rzecz, która mnie bardzo tak denerwuje w tych wszystkich nichach, to to, że gadałem jak Robert McCulloch. Serio, jak ja ich słucham, to strasznie mi tak Roberta McCulloch'a przypominają. Takie, bo oni tak strasznie dokładnie mówią. Strasznie dokładnie i tak jak Robert McCulloch. No, musimy sprawić, aby trawa smakowała bardzo dobrze, żeby, no tak, była. I opowiem wam ogólnie historię trawy. Otóż trawa została stworzona w minus 8 wieku i była bardzo zdrowa. To jest moja interpretacja Roberta McCulloch'a. Możecie to ocenić, oczywiście ja to oceniam na 2 na 10. Jak zawsze, czyli bardzo pozytywnie. Dobra, i dostajemy orba. Jeszcze jeden nam jest potrzebny, ale to już będą takie zawody. Dobra, o kurde. To boli. Jest tak, gra jeden na jednego. Okej. Okay. Więc pierwszy, który zdobędzie 5 goli, wygrywa. Więc jesteśmy w niebieskich, nasz przeciwnik jest w czerwonych. I to jest najbardziej wnerwiający gościu ever. No elo, dobrze, że możemy go wywalić. Przynajmniej tyle dobrego. Justanowa Quark. Aha! Dobra, więc teraz będę bardzo dobrym komentatorem, jak ludzie z CS-a. Tylko, że ja będę komentował hokej. Z tego, że nie znam się w ogóle na hokeju. Ale będę go komentował. Jak porządny obywatel. Okej. Lec. Zacieram kiecę i lec. O kurde. to było zamierzone. Nie trafię, to jest... O nie! Czemu nie mogę tego... Son of a Quark! No nie, no gościu, jesteś bramkarzem, to może do mnie podaj. Ten krążek. Czarny krążek. Tak na śniadku, z węgla. Boże. O jest! Jak mi był strasz. Ej, serio, wystraszyłem się. Gościu. Ło! Bo wie, to jest fajne, że ten czerwony, ten O, bo ja on jest czerwony. A, dobra, on jest w czerwonych. Ej, what? Dlaczego obydwoje bramkarze są niebiescy? Czy się zgliczowało, czy tak jest? Ja zawsze wydawało, że bramkarz był czerwony. Nie. Ale tak, co chciałem? Kurde! No i kurde, zapomniałem. Dobrze! Przepraszam, ale... Po prostu Son of a Quark. Tylko tyle mogę powiedzieć.
Oszty! Oszty w Mario. Oszty w Janusz. Hop! Dobra, jeszcze tylko jeden punkt i wygramy. Na 100%. Nie wiem dlaczego akurat teraz Mario, ale... Dobry dżingiel nie jest zły. I wygraliśmy na 100%. Uff. Dobra, dobra, dobra. Dzięki. Dzięki, dostaliśmy orba. Ostatniego już i właśnie możemy sobie tak dalej grać z nim. Ale jako iż nie chcę, o. Jako iż nie chcę z nim grać, bo to jest mały kurdupel, który nie umie grać. Tylko cały czas fauluje, co z tego, że ja cały czas go ogniem podpalałem. To się nie liczy. Ale on we mnie siłą fizyczną napalał. I on jest zły, dlatego w nim grać nie będę, bo z takimi ludźmi... Z takimi ludźmi nie da się grać. O co ja mówię? Ja piłem się nawet coli, ale takie pierdoły opowiadam. No dobra, oni tutaj swoje umiejętności. I ten ma takie forioku, tak? Shaman King pełną parą. On ma takie forioku, że zgniotł swojego przyjaciela. Ja. Smutna historia. Opowiada Pix. Ale dobra. Mamy 21 minut, więc mój plan nie wypalił. Myślałem, że krócej to zajmie, szczerze powiedziawszy. Ale no. No się nie udało. W każdym razie już skończyliśmy wszystkie plansze, które były tam. Tak, tam wszystkie skończyliśmy. Został nam tutaj. Ten zrobiliśmy. Ej, zrobimy speedway właściwie. Speedway jest dosyć krótki i łatwy no właśnie. Dobra, nice work. Więc tak, nie znajdziemy talizmanu w speedwayach, ale. Ale dostaniemy skarby różne, fajne. I nie ma tutaj też cutscenek, więc. I ogólnie w speedwayach chodzi o to samo co w Spyro 1, czyli musimy określoną liczbę przedmiotów rozwalić, przecież przez nie, by nam zaliczyło to. Właściwie to. Teraz możemy zrobić, tak? Nie wiem, czy teraz dobrze powiedziałem właściwie, ale... Powiedzmy, że jest okej. Powiedzmy, że jest okej i... Milknijmy. Dobra, teraz lecimy przez to. Nie wiem, czy tak trzeba, ale... Ale... Powiedzmy, że tak trzeba. Tak, tak chyba nie trzeba i teraz właśnie zrobiłem. Nie, ani do morza. Ale no, jak się domyślicie, jeżeli wpadniemy do morza, to jesteśmy, że tak powiem, kupca. Przegrywamy wtedy. I właśnie zrobimy. No jeszcze tych dwóch? Tych trzech jeszcze jeden gdzieś jest. Dobra. Teraz szybko jest czas. Musimy zniszczyć tych tutaj wyścigowców. Tak wiem, że powiedziałem po prostu jak jakiś idiota, ale... Musimy pędzić. Niczym Sonic the Hedgehog. Myk! I przeszliśmy ten speedway. Ale... Ale... To jeszcze nie koniec. Retry. Czemu retry? Ponieważ... To jest pewna pani. Pani ryba, która nam da zadanie. Za orba. Hello. Queen Finny. Jedny mikrofon, ogarnij się. Jest tak, jestem bardzo... I ogólnie nie możecie tego zadania przyjąć, dopóki
dopóki nie ukończycie tego Speedwaya. Więc teraz będziemy się ścigać z obecnym czempionem wyścigu pewnego. I tak. Będziemy się ścigać z Hunterem. I tutaj polega na tym, że nie ścigamy się z nim. To, jeżeli będziecie się z nim ścigać, to praktycznie przegracie. Gdyż on musi przejść przez te pierścienie, żebyście po pierwsze wiedzieli, gdzie lecieć, a później... a jeżeli on przeleci przez pierścień, przez który wy nie przelecicie... Sorry, wyzwanie jest wtedy anulowane i zrąbaliście wtedy. Przykro mi to mówić, ale tak jest. No ale teraz trzeba przez to przelecieć. To jest bardzo wnerwiające, jak się przelatuje przez takie małe pomieszczenie, tak szczerze powiedziawszy. A tak musimy przejść przez 20 tych pierścieni i wtedy zdobędziemy chwałę, bogactwo i jeszcze inne rzeczy. Zdobędziecie wszystko, czego pragniecie. O, to jest dobre słowo, bo zdobędziecie wszystko, czego pragniecie i to się nie spełni. No i ukończyliśmy ten wyścig. Jesteśmy mistrzem! Jesteśmy mistrzem! Dziękuję bardzo, dziękuję. Nie potrzeba oklasku. Dobra, dziękuję za pochwałę, że świetnie latam. Więc zdobyliśmy szczęśliwą 13, jeżeli chodzi o orby. Już możemy wyjść stąd. Zdobędziemy dzięki temu 400 kryształów. I przy okazji na tak dobry koniec odcinka jeszcze to wydam. Dobra, ale przeszliśmy Speedway. Są dwa poziomy po przechodzonym, tak jak obiecałem, żeby nie było. No. No. On mówi, że jeżeli dam mu te hajs, to on sobie przypomni, jak obniżyć ścianę. I mówi, że pewnie umiera z ciekawości. Co tam jest? To okej. Okay. No. Jesteś po prostu taki... Dobra, nie będę się nawet wypowiadał. Dobra, coś mówisz? Okay. Ale nic nawet nie mówisz o Dragon Shores. Dobra, w każdym razie to jest Aquaria Towers, który będziemy robić w następnym odcinku może. Albo będziemy robić ten poprzedni poziom, którego nie zrobiłem, albo będziemy robić Aquaria Towers. Więc tak, nadal jeszcze pozostały nam kryształy. Zaraz nawet wam pokażę. Tak, przedłużam specjalny odcinek, żeby więcej hajsu płynęło. Nie no, szczerze to nie zabrałem w ogóle. Tam jest reszta kryształów i jeden or. Więc tam się damy po pokonaniu bossa, bo potrzebna nam jest jedna umiejętność, czyli wspinanie się po drabinach. No tak, sporo nie umiem wspinać się po drabinach. Szczerze, to co za zwierzę czteronożne miałoby wspinać się po drabinach, ale okej. Okay. Ale dobra, to już by było na koniec w tym to już byłby koniec tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że jesteście szczęśliwi, że to jest Spyro, a nie jakaś inna gra. Bo mod inna, no. Więc tak, dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.